Mateusz Cyrzan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła działania w Wejherowskim Urzędzie Miasta. Nie stwierdziła żadnych uchybień. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli wiosną sprawdzali, jak Wejherowski Urząd Miejski zarządza nieruchomościami gminnymi. Wyniki okazały się bardzo dobre dla prezydenta i pracowników urzędu. Szczegółowo chodziło m.in. o przetargi i umowy, które prezydent lub Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zawiera na najem sklepów czy też różnych terenów, które są dzierżawione w mieście, m.in. również na rynku tutaj wejherowskim. I wyniki tej kontroli osobiście uważam dla prezydenta są bardzo dobre. Ta kontrola dotyczyła okresu, w którym ja jeszcze pracowałem w urzędzie. Kontrolerzy NIK w sumie stwierdzili dwa podstawowe fakty. Po pierwsze, że urząd przestrzega prawa, przestrzega ustalonych procedur, w sposób właściwy informował o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości, a więc wszystkie te procedury związane z dostępem potencjalnych dzierżawców do informacji i z przebiegiem postępowania były prawidłowe. Kontrolerzy nie dopatrzyli się większych uchybień, z wyjątkiem jednego drobnego niedopatrzenia. Chodziło o plan gospodarowania nieruchomościami na cele komercyjne. My to zawsze robimy przy okazji każdego budżetu miasta, więc jeszcze w czasie kontroli zostało to uzupełnione, przedłożone kontrolerom, co ich zadowoliło. Myślę, że to różne spekulacje i nieprawdziwe oskarżenia pod adresem prezydenta czy urzędu rozwiało. Ta kontrola pokazała, że żadne nieprawidłowości nie mają miejsca, wręcz przeciwnie, ten protokół jest naprawdę wzorcowy. Najwyższa Izba Kontroli zbadała m.in. przetarg i umowę dzierżawy terenu pod kawiarenkę znajdującą się na placu Jakuba Wejhera. Przypomnijmy, że wzbudzała ona, zwłaszcza przed wyborami samorządowymi, mnóstwo kontrowersji. Jak się okazuje, kontrolerzy NIK-u nie stwierdzili tutaj żadnych nieprawidłowości. Kontrolerzy stwierdzili wprost w protokole, że umowa, która została zawarta, zabezpiecza interesy miasta, że jest umową, która gwarantuje, że miasto na tym nie straci, że cały przetarg został przeprowadzony według przepisów prawa z poszanowaniem wszelkich ustalonych procedur i też w sposób właściwy została podana ta informacja do publicznej wiadomości. To nie jedyna kontrola kawiarenki na Wejherowskim Rynku. W temacie kawiarenki na rynku były także donosy do głównego konserwatora zabytków, były donosy do wojewody pomorskiego. Wszystkie te sprawy zostały umorzone. Także myślę, że była to burza w szklance wody i myślę, że to była sztuczna afera wówczas ze względów politycznych robiona, żeby dyskredytować prezydenta, a wszystkie możliwe instytucje kontrolne pokazały, że było to w najlepszym porządku zrobione i myślę, temat już chyba powinien zostać dawno zakończony. Najwyższa Izba Kontroli w dokumentach kontrolnych pozytywnie oceniła przygotowania urzędu do gospodarowania nieruchomościami. Ponadto stwierdziła, że pracownicy urzędu posiadają odpowiednie kwalifikacje. Umowy dzierżawy nieruchomości zawarto z zachowaniem ustalonych procedur oraz zabezpieczono interesy gminy. Jak wynika z kontroli, działania prezydenta oraz urzędników były zgodne z prawem. W tym roku Telewizja Kaszuby obchodzi 5-lecie istnienia. Z tej okazji wspólnie z Centrum Handlowym Jantar TVK przygotowała niespodziankę. 5 bonów na zakupy o wartości 100 zł każdy. Do 10 czerwca trwał konkurs. Spośród przysłanych SMS-ów z poprawną odpowiedzią na zadane przez nas pytanie wylosowaliśmy 5 szczęśliwców. Jak nazywa się nowy program Telewizji Kaszuby poświęcony tematom gospodarczym, ekonomicznym, medycznym? Oczywiście odpowiedź brzmi Ekspert Radzi. To poprawna odpowiedź na pytanie zadane naszym telewidzom w konkursie z okazji 5-lecia Wejherowskiego Oddziału Telewizji Kaszuby. O konkursie informowaliśmy w telewizji oraz na naszej stronie internetowej. Koszt SMS-a wynosił zaledwie 2 zł plus VAT. Tyle kosztowała odpowiedź, a wygrać można było znacznie więcej, bo aż 100 zł na zakupy w Centrum Handlowym Jantar. Spośród nadesłanych odpowiedzi wylosowaliśmy 5 osób, które przekonały się, że warto uczestniczyć w naszych konkursach. W życiu pierwszy raz grałam w ogóle, tak parę razy słuchałam tego konkursu i sobie myślałam, co mi zależy. No i niespodzianka. Czyli warto próbować. No, warto próbować. Wszyscy laureaci podkreślali, że to ich pierwsza wygrana. Fundatorem 5 bonów o wartości 100 zł każdy było Centrum Handlowe Jantar. Tutaj też odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Są to bony zakupowe. Można je zrealizować w wybranych sklepach Centrum Handlowego Jantar. Branży zarówno odzieżowej, tekstylnej, kosmetycznej, jak i spożywczej. W trakcie uroczystego wręczenia obecne były 3 osoby. Pozostałe 2 jeszcze do końca lipca mogą odebrać bony w siedzibie naszej telewizji. O zwycięstwie laureaci zostali powiadomieni drogą telefoniczną. Wejherowski Szpital Specjalistyczny świętował oddanie do użytku aż 3 nowych inwestycji. Dokonano uroczystego otwarcia nowej lokalizacji oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, kaplicy szpitalnej oraz utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego.
Zakończenie aż trzech ważnych inwestycji to ogromne wydarzenie dla dyrekcji i pracowników szpitala, a nade wszystko dla pacjentów. Dotychczas, żeby skorzystać z rezonansu magnetycznego, trzeba było udać się aż do Rumi lub Gdańska. Rezonans zakupiła prywatna firma. W pierwszej kolejności z pracowni będą mogli korzystać pacjenci poddani hospitalizacji w wejherowskiej placówce. Takiej pracowni u nas dotychczas nie było. Mieliśmy pracownię tomografii komputerowej, natomiast rezonans magnetyczny to jest znowuż zupełnie nowy rodzaj diagnostyki. To jest urządzenie, które pozwala diagnozować inne schorzenia niż te, które można zdiagnozować w tomografii komputerowej. Daje odpowiedź na bardziej precyzyjnie jednostki chorobowe, pozwala wykrywać i je określać. Takie urządzenie jest bardzo kosztowne. Takich urządzeń na terenie naszego województwa nie jest zbyt dużo. Największym przedsięwzięciem była zmiana lokalizacji, powiększenie i modernizacja oddziału anestezjologii oraz intensywnej terapii. Remont tego oddziału był długo wyczekiwany. Zmierzaliśmy od dłuższego już czasu do tego, żeby przenieść go w inne miejsce i to inne miejsce wiedzieliśmy, gdzie ono jest w szpitalu. Ono oczywiście powinna spełniać określone standardy, czyli być w pobliżu szpitalnego oddziału ratunkowego, w pobliżu bloku operacyjnego i w pobliżu istotnych urządzeń diagnostycznych. Teraz spełnia on wszelkie unijne standardy, a jego remont pozwolił na zwiększenie ilości łóżek z 8 do 12. Wylicza się, że ilość łóżek w oddziale intensywnej terapii powinna stanowić 2% minimum, 2% łóżek ogólnej liczby łóżek w szpitalu. I w naszej sytuacji to nawet troszeczkę jest więcej niż 2%, czyli spełniamy te warunki. Oddział oprócz tego, że ma nową lokalizację, ma dużo korzystniejsze warunki do pracy dla pielęgniarek, dla lekarzy. W związku z modernizacją oddziału wzrosło też zapotrzebowanie na zatrudnienie pielęgniarek. Do tej pory kadra jest jeszcze niepełna i dyrekcja poszukuje nowych pracowników. Koszty remontu oddziału poniosły m.in. wszystkie samorządy z powiatu wejherowskiego oraz część z powiatu puckiego. Łączna pula dotacji pochodząca z samorządów to 745 tysięcy zł. 1,5 miliona sfinansował Urząd Marszałkowski. To jest przede wszystkim szpital bardzo przyjazny pacjentom. To jest to, co go niezwykle tutaj wyróżnia. Czyli szpital taki z bardzo domową atmosferą, z przyjazną atmosferą dla pacjentów. Nie o wszystkich szpitalach tak można powiedzieć. To jest szpital, który wyróżnia się jeszcze w jednej niezwykle istotnej kwestii. To jest współpraca z lokalnymi środowiskami. Koszt całej inwestycji oscyluje w granicach 2 800 000 zł. Szpital musi jeszcze pozyskać 600 000 zł. Kolejnym powodem do radości jest przeniesienie kaplicy szpitalnej w dogodniejsze miejsce. Dotychczas kaplica pełniła także funkcję sali konferencyjnej. Nowa lokalizacja i nowe wyposażenie pozwoli pacjentom na korzystanie z kaplicy wyłącznie do celów duchowych. Mistrzostwa Świata Juniorów w biegu na orientację. To nie lada wyzwanie i to nie tylko dla samych zawodników. Przygotowanie imprezy o randze międzynarodowej to także wielki sprawdzian dla organizatorów i połączonych sił samorządowców z Wejherowa, Rumi oraz Lęborka. Po 3 latach długich przygotowań przyszedł w końcu czas na inaugurację Mistrzostw Świata Juniorów w biegu na orientację. Uroczysta ceremonia otwarcia odbyła się w niedzielę w Wejherowie na placu Jakuba Wejhera, gdzie zgromadziło się 400 zawodników z 36 państw świata. W oficjalnej części spotkania zawodnicy złożyli przysięgę, a głos zabrali organizatorzy i członkowie komitetu honorowego. Jak oni sami oceniają owoce kilkuletnich przygotowań? Cieszę się, że władze miasta Wejherowa i władze regionu bardzo mocno zaangażowały się w przygotowanie tychże mistrzostw. Im należy się szacunek, cześć, gratulacje, dziękuję, tak trzymać. Tutaj są doświadczeni ludzie, którzy bardzo wiele razy podobne imprezy organizowali w biegach na orientację. Nie tej rangi jak Mistrzostwa Świata. Jestem przekonany, że dadzą radę. Ocenimy to na zakończenie. Również prezydent Wejherowa podkreślał, jak wielkie znaczenie dla naszego miasta mają mistrzostwa. Tak dużej imprezy, jeszcze to Mistrzostw Świata w Wejherowie nie było, z tego względu dla nas jest ważną rzeczą, żeby ona się udała. Trzeba przyznać, że sam wybór miejscowości Wejherowo świadczy o tym, że
jesteśmy postrzegani jako dobrzy organizatorzy. Myślę o samorządach, które tutaj wspólnie razem tą imprezę przygotowują, ale także trzeba przyznać, że mamy wspaniałe warunki. I właśnie te wspaniałe warunki będą podziwiać uczestnicy zawodów. Za nami już wszystkie 4 biegi konkursowe. Ceremonia zamknięcia zawodów odbyła się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi. Mimo zmiennej pogody zawodnicy zgodnie przyznają, że w Polsce bardzo im się podoba. It's really pretty. Like the forest is really nice and the town's nice. And yeah. I think that Wejherowo is a nice city and I'm enjoying to be here. Oprócz zawodów sportowych odbył się również cykl imprez promujących naszą kulturę. Ponadto uczestnicy mistrzostw mieli okazję poznać uroki Gdańska. Mamy nadzieję, że oprócz nagród i rekordów uczestnicy zachowają też w pamięci piękno kaszubskiej ziemi. Na boisku przy szkole podstawowej nr 8 odbył się drugi turniej piłki nożnej imienia Michała Mazura. Do walki o puchary stanęło 6 zaprzyjaźnionych drużyn. Od piątku do niedzieli w Wejherowie rozgrywano mecze w ramach drugiego turnieju piłki nożnej imienia Michała Mazura. O puchar rywalizowało aż 6 drużyn. Zacznę od gospodarzy, czyli nasz Chopina, takie stare Chopina. Jest też zespół Chopina, który aktualnie właśnie, jak powiedziałem wcześniej, gra w tych szóstkach w Gdyni oraz na Salosie w Rumi. Jest Amator Gościecino, jest Babylon United Gdynia, to są też koledzy nasi z Salosu. Jest tutaj zespół o nazwie Galacticos, ogólnie są to koledzy, którzy pochodzą tutaj też z rejonów. Oraz ZUK, też zespół, którym się kolegujemy. Turniej imienia Michała Mazura odbył się już po raz drugi. Dla piłkarzy w nim uczestniczących to nie tylko gra i sposób na spędzenie wolnego czasu, bowiem rozgrywkom przyświeca znacznie ważniejsza idea. Celem tego turnieju jest uczczenie pamięci Michała, który był organizatorem tutaj sportu na osiedlu Chopina. Zorganizował klub sportowy Chopina, który gra aktualnie w lidze w szóstkach w Gdyni oraz w Salosie w Rumi. I aby uczcić jego pamięć, bo ponieważ zmarł tragicznie, zorganizowaliśmy taki turniej. Na uroczystym zakończeniu rozgrywek pojawił się ojciec Michała Mazura, który wręczał nagrody zwycięzcom. Najlepsza okazała się drużyna Zakładu Usług Komunalnych Wejherowo. Na podium stanęła również drużyna Stare Chopina i Chopina. Kolejny turniej już za rok. To wszystko w wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.